You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie i przybywam do Was z holem kosmetycznym i w sumie nie tylko, bo jeszcze jest parę rzeczy z Primarka, więc chyba od tych rzeczy tak myślę, że zaczniemy, dlatego że chcę już wszystko powyjmować. To jest hol kosmetyczno-ubraniowy z w poniedziałku, czyli z dzisiaj, a u Was pewnie to będzie trochę poprzesuwane w czasie. Także zaczynam od pierwszej rzeczy z Primarka. Jest to bluza, którą zakupiłam sobie za całe 2 funty. Taka na 2 funty. Rozmiar S to jest 10-12. Bluza prezentuje się tak. Czekajcie, oberwę jeszcze to. I myślę, że sobie w ogóle ją założę za sekundę. Taka niebieska fajnie się prezentuje. Ja chyba taką. Coś właśnie chyba z innym napisem, ale niebieską ci chyba brałam. Dobra, uwaga, ja mam co prawda trochę ten, Tak ona wygląda, eska, fajna, ja lubię takie bluzy, nie tyle nawet co ogólnie do chodzenia, co po prostu po domu. W ogóle lubię bluzy te takie z Primaniego, bo są naprawdę fajne, zwłaszcza jak są jeszcze w promocjach, to nawet jak Wam się spiorą po 2, 3, 4 praniach, to naprawdę jest okej. Okay. O, faktycznie, masz taki sam rozmiar. Też eska? No to mamy takie same. I faktycznie. Mówię, że skądś się kojarzyłam, ale nie byłam pewna. No, także jak mi się spierze jedna, to będzie druga. No w każdym razie taką sobie wzięłam. Ja lubię niebieski, fajnie wygląda, podkreśla niebieską tęczówkę oka, także naprawdę spoko. No i cieplusińska, fajna, także za 2 funty, żyć nie umierać. Dalej, Oli. A, dobra. Oli szybciutko zakupiła sobie, słuchajcie, taką, wybrała sobie taką bluzkę. Fajna, mi się nawet podoba. Sweetener. Z Arianą Grande, to taka seria, co wyszła, w ogóle fajna, podoba mi się, tak śmiesznie, że długo nogami jest. Tak ona wygląda, ja nie wiem, czy to takie pudełko chyba było, opakowanie płyty, bo jak jej kupowałam płytę, to kojarzę teraz to. No i z tyłu właśnie jakby chyba są wypisane wszystkie tytuły jakby z tej płyty. No, tak mi się wydaje, że to są tytuły tej płyty, no zobaczcie. Fajne być do góry nogami. No i to ma być do góry nogami, także taka płyta, ja wiem, ale ta płyta... To, i tutaj są wypisane właśnie z tyłu utwory. No i tutaj dokładnie jest ten sam myk na koszulce. Fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. Namawiałam ją, ja na początku nie chciała, bo to jest taka długa koszulka. Ona jest taka, że można nosić ją właśnie tak fajnie jak Ariana nosi, czyli tak wiecie, oversize'owo. I mi się to podoba do leggingsów czy do czegokolwiek fajnie. Tak, można tutaj związać z boku. Ale Oli sobie tam jakiś patencik znalazła, także jest ok. Wzięła sobie 6-8XS. Cena tej bluzki 8 poundów, także nie mało jak ogólnie na Primarka, ale przypuszczam, że to dlatego, że Ariana Grande. Także 8 funtów taka koszulka. Dalej, no to szybciutko, bo tego jest sporo. Jeszcze jeden, taki dwupak tych takich tupików ala stanikowych, wiecie o co chodzi, takie co zastępuje Wam po prostu stanik. Właśnie sobie też tego szukałam, ale... Ale jakoś nie wiem czemu też nie wzięłam. Nie, to nie swój rozmiar. Ja musiałabym L albo XL. A to jest S-ka. No, także Oli wzięła sobie taki dwupak, czyli czarny i szary. Mam takie coś, pamiętasz to czarne, co mi kupiłaś? Takie... Czarne, no, tylko że masz z materiału, a to masz fajniejsze. No i piątak za taki dwupak, także fajnie. Ja natomiast kupiłam sobie takie babcine staniczki. No, ty masz L, a ja S. Albo XS. Takie babcine, śmieję się, dlatego że one nie są w ogóle sexy flexy, w ogóle nic a nic, ale za to ja lubię, bo są bardzo wygodne, w ogóle na co dzień, nie tylko do pracy. Także pod bluzy, jeżeli się gdzieś nie sztyftujemy, wiecie o co chodzi, nie szykujemy, to uważam, że świetne rozwiązanie, piersi są fajnie podtrzymane, wszystko jest mięciutkie, nie ma żadnych fishbin i taki trzypak sobie wzięłam za dyszkę. 3 staniki szary, takie kolory też myślę, że fajne, czarny, biały i szary, czyli takie uniwersalne za dyszkę. Oli chyba tutaj wzięła sobie jakieś jeszcze skarpetki, także chyba do szkoły. I czarne spodnie, myślę, że nie tylko będzie miała je do szkoły. Boże, jakie chudzienkie. Ojojoj. Ale fajnie, bo tak do szkoły mieliśmy. Dobrze je, dobre są na ciebie? Pasie też? Tak, jeszcze trochę mam. Co za moją jedną nogę. Jakie to chude, wysokie, a chude. Zobaczcie, jakie to jest długie one są. Tu się kończy ta noga, nie? Długie i chude. No, długie jak miesiąc, a chude jak wypłata. Fajny tyłek mają. Fajne są na tyłku, podobają mi się. Chyba fajnie tyłek układają. I cena ich? 13.
13. On Oli mówi, ja nie widzę jeszcze. Nie ma ceny. Ale 13. Także fajne, takie fajne. No i to by było prawie wszystko z Primarka. I jeszcze tutaj jedna rzecz. Torba na śmieci. Jedna rzecz, Oli wzięła sobie takie jeszcze białe pazury. Także białe tipsy. Masz nożyczki? Mam. I lecimy teraz szybko dalej, bo teraz będzie niestety najwięcej i najgorzej. A to dlatego najgorzej, najlepiej. Dlatego, że jest tego tu trochę. Ja nie wiem, gdzie ja mam to układać tak na dobrą sprawę. Tu Oli zakupiła sobie jeszcze te makarunsy w TK Maxie. Także to. No i lecimy teraz, moje wszystkie zdobycze, słuchajcie. Trochę tego jest. Jest tu pomieszane, coś będzie z Superdraga, coś będzie z TK Maxa chyba i coś będzie z Bootsa. Nie wiem co, skąd, już nie chcę nawet pamiętać. To na pewno pamiętam, że z TK Maxa. Sigma. Nie wiedziałam, że są pędzle Sigmy w TK Maxie, nie mam żadnego i wziąłam do przetestowania. 7,99 to jest F56 i to jest do highlighteru, czyli do rozświetlacza. Także zobaczymy, przetestujemy, nie miałam jeszcze nigdy pędzli z Sigmy. Także pierwszy pędzel. Oli wzięła sobie z Real Techniques Multitech Collection, przepraszam, za 2,49 z 8 taki blenderek, takie jajeczko, beauty blenderek, taki śmieszny, od razu z podstawką. Dalej ja wzięłam sobie z tego Nip Plus Fab Banana Primer Essence i powiem Wam, że to pachnie tak bananami, to jest po prostu coś fantastycznego i tylko ten banan mnie tutaj tak najbardziej skłonił, słuchajcie, to jest nic innego jak baza, no po prostu kosmos, nie? Były różne smaki, w sensie zapachy, różne zapachy, no jest to baza po prostu pod makijaż, no ale zapachowa, także jak lubicie po prostu pachnieć to banany. Jeszcze była piczka i się wahałam i nie wiedziałam, czy wziąć picz, czy banana i wygrał banan. Także bananowa baza do twarzy. Kolejna rzecz to paletka z Revolution. Gdzieś u kogoś ostatnio, u którejś z dziewczyn widziałam, chyba na Instagramie, nie mogę teraz zajarzyć, ale ktoś gdzieś je swatchował i bardzo mi się podobają. Super. Fajnie. Bardzo ładnie wyglądają. Bardzo ładnie. No. Bardzo ładnie wyglądają. Najładniejsze, szkoda i do szkoły. Ja bym je na co dzień. No to będziesz nosić, ale na co dzień też. Z tą koszulką przymierz białą. Słucham. Możesz. Także taka paletka, Oli, świetnie wygląda w tych spodniach, po prostu mistrzostwo świata. Sama robiłam, nie? Także taka paleteczka, gdzieś u kogoś właśnie widziałam i się zainspirowałam, Revolution Pro znam i widziałam ją już długo, ale jeszcze jej nie miałam, więc mój pierwszy raz z Revolution Pro, nie pamiętam ceny. Dalej, o to już pamiętam, że to było zakupione w TK Maxie. Wiecie, że ja bardzo chwaliłam Wam kolekcję pod oczy, całą serię pod oczy z Christian Breton. I teraz Precious Gold Eye Cream, The Power of Gold and Caviar, czy Caviar for Your Eyes. Czyli takie złote serum po prostu pod oczy. Fajnie, a pokaż to takie, co mówiłaś. On za długa jest za Ciebie, ty jesteś za chuda. Także takie jakieś pod oczy z 60 niby 7, czyli niby regularna 67. Pachnie mi bananem. Ja dałam 15, także za 15 funtów takie coś, jakieś złoto pod oczy. Czemu nie? Pod oczy jak najbardziej. Czekajcie, moje okularki. Hitcher zostawię na sam koniec. Dalej zaryzykowałam taką paletkę, nie wiem, w ogóle ta firma Nip Plus Fab, ta marka wypuściła paletki różne do konturowania, z różami, chyba z rozświetlaczami i tak dalej, no i też paletki takie z cieniami i ja postanowiłam zakupić taką, poczekaj, odcienie, takie kolorki będą w środku, a więcej Wam pokażę po prostu i zeswatchuję w oddzielnym filmiku po prostu o moich nowych paletkach i tyle, nie będziemy przedłużać, także taka paleteczka, one były chyba pod dyszkę albo było coś z połową ceny też, nie pamiętam. Dalej, kolejna rzecz, oczywiście pod oczy, serum Elixir, bo mi się już kończą i praktycznie, że zdenkowałam te wszystkie z Christian Breton i tak jak używam z Clary, z całej pielęgnacji ogólnie do twarzy, tak pod oczy chcę się jak najbardziej, wiecie, tak sfokusować na oczach, no i do tego właśnie mi służą te wszystkie Christian Breton, także to będzie tylko właśnie pod oczy. No i tu też niby jest regularna 44, ja dałam 9,99, no i to jest jakiś taki produkt, także też Wam wszystko pokażę oddzielnie, w oddzielnych filmach. Teraz robimy sobie tylko haul z siaty. Tu rzecz, która mnie bardzo, bardzo tak mi się spodoba, bardzo fajnie.
Chodźcie pokaż. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Chodźcie pokaż. Świetnie. Pięknie. Taka bluzka i spodnie. Jeszcze telefon nie pasuje pod tą koszulkę. No. Fajnie. I podwiniętka. Bardzo fajnie z tym podwiniętym. Teraz mówić na dupę. Chłopakowi zdjęcia nie wysyłaj. No, zaraz przyjdzie. Super. Spodnie najfajniejsze. Koszulka też fajnie. Tak właśnie włożona. Super. Ekstra. Bomba. No i tu widzicie takie lip gloss, opakowanie jest takie w ogóle, o, takie mieniące się, metaliczne i jakiś taki toperek gloss. Za 2,99 z Elfa, nawet jak nie będzie fajnie wyglądał, to trudno. Także to to. Dalej. Oliwii obudowa, bo kupiła sobie obudowę właśnie jeszcze do telefonu. Ja zakupiłam, w końcu znalazłam. Słuchajcie, począwszy od tutaj miasteczka, w którym mieszkam, czyli właśnie w aptece w Lojcie. Ostatnio chciałam, korzystając z tej promocji, o której Wam mówiłam, że kupujecie dwa produkty, to później trzy sobie wybieracie. To właśnie to chciałam i w ogóle nie było, było wyprzedane. W pierwszym sklepie, nie w Butcie, bo w Butcie to w końcu dostałam, w tym chyba Jenners, tam właśnie też pytałam i też ten, tylko ten był wyprzedany, numerek 06, nie wiem, o co chodzi, Rosewood Shimmer, to jest nic innego jak taki balsam do ust, koloryzujący, nawilżający, plamperujący, także robiący generalnie dobre rzeczy z ustami, Clairminute i to jest co? Instant Light Natural Lip Perfector. I ja wybrałam właśnie kolorek 06 i bardzo, bardzo mi zależało właśnie na tym odcieniu, czyli Rosewood, gdzieś to tu było już wcześniej, już nie widzę teraz, nieważne. Ale to jest właśnie taki, tutaj mamy właśnie gąbeczkę i aplikatorek i aplikujemy, a zanim właśnie kupiłam to dzisiaj, no to kupiłam wcześniej Instant Light Lip Balm Perfector, czyli bardzo praktycznie podobna jakby, nie wiem, bardzo podobne produkty, tak się nawet samo nazywa, tylko to jest Lip Balm Perfector, a to Natural Lip Perfector. To jest bardziej nawilżające, przypuszczam, to jest takie bardziej, nie wiem, w sztywcie to jest po prostu w takim płynie, w likwidzie. Więc takie jakby dwa podobne produkty, ten bardzo polubiłam, ma przepiękny nudziakowy kolor, pasujący myślę do każdego. Nie wiem, może górną zrobimy. Mam olejek, pachnie toffee. I uwierzcie mi, że przepięknie usta wyglądają, bo bardzo, bardzo naturalnie. No nie będzie u mnie efektu, bo mam olejek ten na ustach, ten z Clarins właśnie w kolorze 07 Honey Glam. Także nie będzie widać, ale naprawdę zaufajcie mi, że idealny nudziak to jest. Także zakupiłam właśnie teraz w końcu to i to jest nic innego właśnie jak Instant Light Natural Lip Perfector 06 Rosewood Shimmer. Także jeszcze raz będę trzymała to w pudełku, bo jak będę Wam robiła jakiś makijaż czy coś, to dopiero będę to Wam wszystko otwierać. Także to jest rzecz kolejna. No nie wiem już gdzie się ustawiać, serio. Powiem Wam, że trochę naprawdę zaszalałyśmy z Oliwią. Ja zakupiłam coś, bo mi się kończy już ta butla i zobaczcie, taka butla mnie w ogóle nie zmęczyła. Bardzo fajny płyn micelarny, Volare Detox Multi Active z Q10. Bardzo go polubiłam i zobaczcie, już jest tutaj reszteczka. No i jakby oprócz tego mam tylko z Clarins to Water Comfort One Step Cleanser. Natomiast to jest takie naprawdę delikatne, to jest fajne jakby dla mnie na poprawkę. Czyli najpierw zmywamy makijaż sobie właśnie nie tym One Stepem, tylko po prostu płynem micelarnym, a potem fajnie przejechać właśnie tym cleanerem po twarzy. To jest bardzo fajne uczucie i potem dopiero tonik. No i znalazłam coś, co kiedyś na to się czaiłam w Rossmanie. Perfecta Fenomen C. I to jest zmywa waterproof, wodoodporny makijaż, oil micellar water, makeup remover for face, eyes and lips. I to mamy z olejkiem maruli i kompleks z witaminą C, dwufazowy. Zobaczymy jak się sprawdzi, jak się spisze. Poczekajcie, wezmę sobie odrobinkę na se sobie. Czy to jakoś ma zapach, czy to nie ma zapachu? Dobra, zaraz sprawdźmy. Delikatne, więc fajnie, fajnie, bo ja nie lubię jak coś mocno pachnie, a na pewno nie, słuchajcie, a na pewno nie lubię jak coś pachnie alkoholem. Także zobaczymy, czy tutaj mamy coś po polsku, słuchajcie, chyba nie. Warsaw, Tokio, New York, no to jak pisze Warsaw, to czemu nie ma nic po polsku? Poland, widzicie, wyprodukowane wszystko, Poland, ale po polsku nie ma nic. I czarna katanka jeansowa. Masz jakąś? Albo moja niebieska jeansowa nawet. Czarnej nie mam, niebieską mam, tu nawet leży jedna podarta, a druga powiesiłam tu do szafy. No, także perfekta, nie mam czarnej,
Ale mam niebieskie i też będzie ci pasować, bo do czarnych jeansów pasuje tak? każda, tak. Ale taki krój i czarną, jakbyś się znalazła. Fajnie by się było. będzie ci bardzo fajnie. No, także taki płyn micelarny, zobaczymy. I za niego dałam 3,49, więc też myślę, że super cena. Lecimy dalej. Z tej samej kolekcji, co przed chwilą wam pokazałam, ten błyszczyk, to z Elfa zakupiłam właśnie ten Modern Metals Blush plus Highlighter Palette. Nie wiem, nigdy nie miałam, taki malutki, chyba pojedynczy miałam coś z Elfa, a tutaj mam paletkę za 5,66. Zobaczymy. Ma też fajne bronzery, fajną piczkę, także może coś, może jako róż się też nada, bo ja nie mam aż takiego różowego właśnie odcienia, tylko bardziej tak brzoskwinie, w brąz, także zobaczymy, jak się sprawdzi. I sobie zakupiłam jeszcze Cabral. Cabral zakupiłam z jedną rzeczą, bo była promocja właśnie w tym House of Razer. Też, ale katana. Katanę kupimy, nie przymierzaj. Katana czarna, ja nigdy nie miałam czarnej. Także zakupiłam, bo była promka, że jak wydacie 50 funtów, to jakby dychę wam odejmują. Czyli kupując coś za 50, płacicie 40. Rzecz, którą ja chciałam kupić, kosztowała 45, brakowało mi piątaka. Nie chciałam, w sumie nawet bym i tak nic nie znalazła, raczej nic za 5 funtów, a byle czego nie chciałam, a potrzebuję coś do brwi, a że skończył mi się mój Gimme Brow, to postanowiłam kupić Cabral, czyli pomadę po prostu. Pani mi właśnie pomalowała nią brwi, kolor był idealny, dwójeczka, aż byłam w szoku, że dwójka mi pasuje, właśnie nawet mi leciutko pociągnęła tą dwójką, więc bardzo delikatniutko mam tym zrobione. No i to jest mini wersja, mini size, czyli zapłaciłam 11 funtów, więc 45 plus 11 i minus 10, czyli można powiedzieć, że ten produkt mam za free. Także bardzo, bardzo fajna promocja, tak jak wam cały czas powtarzam, z promek warto korzystać. No i dochodzimy już tu chyba do końca, tu już próbki. Dostałam właśnie jeszcze od pani, o której rozmawiałam, o jednym z eventów, będzie event fajny, jakiś beauty i trochę też modowy w środę i planuję was zabrać. Prawdopodobnie kupiłam dwa bilety, jeden w ciemno, jeden dla siebie, dlatego że myślałam, że pojedzie ze mną Dominika. Dominika pracuje, nie może. Karola nie może, bo coś tam ma z dziećmi na basen czy coś, więc zabieram chyba Oliwię. Tak wyjdzie, mam nadzieję, że tak wyjdzie. Sprawdzimy sobie połączenia i mam nadzieję, że wam coś ponagrywam. Spytałam się, czy mogę nagrywać. Mogę. Będzie jakiś pokaz makijażów, będzie coś na stoisku Benefit, no będą malować, na pewno sobie siądę, właśnie może pojadę całkowicie z pielęgnacją, może ktoś by mi jakoś fajnie malnął, tak, więc coś nowego dla mnie, ja nigdy na takim evencie nie byłam, bardzo miło mi się zawsze je ogląda, zawsze tak dziewczyną pozazdraszczałam, a teraz będę sama, nie wiem co będzie, nic nie wam nie powiem, wiem, że na stoiskach po prostu tych wszystkich beauty coś będzie się działo, będą jakieś masaże, dłoni, ciała, nie wiem, no jakieś różne dziwne rzeczy, lampka szampana, jakiś poczęstunek i każdy z osób, nie wiem, też mają pewnie przewidzianą jakąś ilość osób, dostanie jakiś gift bag, także to też miłe, nawet jakby tam kilka próbek wpadło, to będzie super. Także taka situation i z Sisley dostałam jakąś maskę, krem, Black Rose Cream Mask, czyli jakaś kremowa maska z czarnej róży, odmładzająca, plumping, brightening, także zobaczymy. Pierwszy raz coś z Sisley dostałam, nie miałam. Często widzę to w Hiszpanii. Także bardzo fajnie, próbki uwielbiam. Dostałam też próbeczkę znowu tego zapachu, który też bardzo, bardzo lubię. Czyli Because It's You i to jest Emporio Armani. Bardzo, bardzo mi się podoba ta nuta. Dalej dostałam, w ogóle nawet nie wiedziałam, że takie są próbeczki. Pierwszy raz dostałam i to jest chyba taka wersja, słuchajcie. Prawie, aż muszę to otworzyć. A, takie coś, zobaczcie, nie widziałam. Taką próbkę dostałam, po prostu, nie wiem, to się wyciąga, na full size custom brush. Czyli co, czyli dostałam, co to jest, pędzelek? Super, bardzo ładnie, bardzo fajnie. Chyba pędzelek to jest, no bo co to jest, aplikator, jakiś aplikator, Gimme Brow Twist. Dobra, nie chcę mi się teraz wyciągać jakiś aplikator, nie wiem. Volumizing Fiber Gel. Naprawdę nie wiem. Więc jak otworzę, to jakoś sobie sprawdzimy. Także takie coś. Nie wiem, pewnie wy dostałyście albo widziałyście, to będziecie wiedziały. Także to dostałam jako próbkę. Dalej dostałam z Clarins Extra Firming i Extra Firming te serum, które już mam. Więc super. Też fajnie. I to jest co?
Wrinkles and Radiance i Lift Botanical Concentrate. Także takie, o, dostałam dwie próbeczki, jeszcze gdzieś jedna powinna być. Oli dostała znowu z tego My Clarence, dostała... Mogę? Możesz. Dostała krem nawilżający, więc fajnie. I dostała znowu Cleansing Gel, także też fajnie, bo to jest ta malutka, więc nie musi teraz tego jakby napoczynać, zostawimy, a mamy dużą butlę, ale właśnie kremu nie ma, więc fajnie, cieszę się, że dostała, bo kremiku nie mamy. O, taka próbeczka, Reboost Hydratante Comforting Hydrating Cream, czyli taki jakiś nawilżający kremik. O, taką próbeczkę. Zatem mam też dwie próbeczki z tego stoiska. No i tu była jakaś promocja na kliniku, że jak wydacie chyba 50 funtów, już teraz nie pamiętam, że chyba jak... Nie, jak kupicie jakieś jeden lub dwa produkty, jeden musi być jakby z pielęgnacji, to z tej szóstki chyba, tak? Wybieracie. To jest właśnie lista, także macie taką promkę w każdym razie w House of Fraser Clinic Gift. I to jest do 18 maja, od 2, czyli jak i widzicie w kliniku, wyszło tu w Debenhamsie, a tam też było właśnie coś takiego w Lloyds. Końcóweczka już został nam... A właśnie, mówię, że mi brakowało jakichś jeszcze produktów. No to już takie drobinki, bo tu jeszcze właśnie Oliwia dostała jeszcze Purifying Cleansing Gel, ten co mamy, więc też nie będzie odpoczynać. I ja mam ten na dzień, ten chyba to jest ten sam. Extra Firming Nude. Nude Night, wiecie o co chodzi. Nie wiem jak się po francusku czyta. Także jeszcze jeden, także też super. No i uwaga, uwaga. To jest, słuchajcie, wisienka na torcie, zakupiłam. Oglądałam filmiki, widziałam ładnie wykonane makijaże. Cieszyła się raczej dobrymi opiniami, nie widziałam chyba żadnej złej. Zrobimy sobie test, ale zakupiłam tą paletkę, 45 funtów. Uważam, że to jest świetna cena w porównaniu z tym, że pojedyncze paletki, pojedyncze w sensie, wiecie, gdzie macie te takie wąskie, czyli ta połowa, te wszystkie takie Urban Decay, są po 39-38. Tu mamy 45 za... Raz, dwa, trzy, za cztery malutkie paletki, tak można powiedzieć. I każda w innej kolorystyce, co jest naprawdę bombastyczne, czyli jakby różne tony, różna kolorystyka w jednym, także naprawdę ekstra. Pokażę Wam tylko, jak to tak mniej więcej wygląda. Wygląda to w formie księgi. Bardzo proszę, a resztę zrobimy sobie, jak będziemy nagrywać film. Otworzymy ją sobie, pomacamy, posłoczujemy i nagramy pojedynczy, oddzielny filmik na temat tylko tej paletki. Trochę więcej poświęcimy i posłoczujemy. Także jak będziecie ciekawi, to wyczekujcie niedługo filmiku, ale ja się nią bardzo jaram i mega się z niej cieszę. Mega! Także bardzo dużo to jest kolorów, z których naprawdę będę korzystać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także to są wszystkie nasze zakupy. Tak zaszalałyśmy. Jestem bardzo zadowolona. Oli też jest bardzo zadowolona. Byłyśmy zjeść sobie w sushi. Także naprawdę ekstra. To jest wszystko. Dziękuję za chwilę uwagi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i gorąco. Jeżeli macie jakiekolwiek zapytania, piszcie oczywiście w komentarzach pod filmem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście wystarczy kliknąć tutaj subskrypcję, aby być ze mną na bieżąco, także klikajcie w tego tutaj dzwoneczka, to będziecie dostawać powiadomienia o nadesłanym, udostępnionym nowym moim filmiku. Będzie mi oczywiście bardzo miło, dziękuję każdemu, kto przybył, przybywa, jest nas coraz więcej, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, buziaki, bajo!